Cześć, witajcie na kanale Paweł Aco. Dzisiaj chciałem przetestować ten kompresor marki Moje Auto Village. Możemy właśnie pompować przy pomocy tego kompresora dętki, opony, materace, pontony, baseny, piłki. Rozpakujmy, zobaczmy jak to działa. Tak, kompresorek tak wygląda. Mały, zgrabny. Do tego mamy takie końcóweczki do piłek różnych właśnie nasadki i instrukcja obsługi, parametry podane, przewód zasilający 3 metry, 3 końcówki, 12 V, 250 PSI, 18 barów, 3 metry to dosyć sporo, aby można było dotrzeć do każdej opony w samochodzie. Czyli podłączamy końcóweczkę do gniazda zapalniczki. Tu mamy jeszcze folikę zabezpieczającą. Tą końcóweczkę do koła zaciskam i jak widać mam słabe ciśnienie. Tutaj jest pokazane około 1 bara, 1,1 bara. Czyli bardzo mało. No to teraz możemy podłączyć i uruchomić. No, czyli mam 2,5 bara, prawie 3, 2,8. Także w zupełności wystarczy mi w Seicento, ile ja bym musiał się natrudzić, żeby dobić takie powietrze nogą. Pompką ręczną, nożną. Jeszcze chciałem zademonstrować również firmy Moje Auto Village taki klucz teleskopowy do kół. Już go pokazywałem wcześniej, na wcześniejszym filmie, ale chciałem go również zademonstrować, jak nim odkręcać. Także on się tutaj rozkłada teleskopowo. Mocna rączka, solidnie wykonany. 17 i 19. Tutaj mamy standardowo 19 i możemy sobie z tej strony wkładać lub z tej. Na razie nie będę odkręcał całego tego koła, ale pokażę, że przy użyciu dużo mniejszej siły możemy sobie po prostu odkręcać takie śruby. No i tak jest dosyć ciężko, ale jak już rozłożymy tak. Bez najmniejszego problemu odkręcamy. Także świetny kluczyk teleskopowy, no bo takim oryginalnym kluczykiem, no to co my możemy odkręcić? Bardzo ciężko, można się zmęczyć, no uszkodzić sobie buty,
i nogę w ogóle, jakby nogą chcemy odkręcać. Chyba, że mamy jakąś rurkę, to nałożymy. No ale tamten mamy teleskopowy super klucz.